Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja na początku muszę tylko zrobić pewną dygresję i wybaczą Państwo, że tu się zwrócę do kolegów wprost z ruchu Palikota, bo muszę się odnieść do dnia wczorajszego i właściwie powiedzieć, że tak. Że nie powinnam zostawić suchej nitki na tej waszej propozycji, ponieważ to mnie w takim sensie dotyczy bezpośrednio. Wczoraj podczas dyskusji na temat mowy nienawiści przedstawiciel waszego klubu zarzucił SLD sprzeniewierzenie się zasadom demokracji tylko dlatego, że wyraziliśmy odmienne stanowisko co do losów złożonego przez Platformę Obywatelską projektu. Otóż chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do waszego klubu staramy się zachować obiektywizm, szukamy porozumienia. Tak jest, tak jest, tak jest. I chcemy poważnie przedyskutować różne pomysły tak, żeby znaleźć sensowne rozwiązania. I w związku z tym stać nas również na to, żeby dzisiaj powiedzieć, że zaproponowany temat jest wart dyskusji. Jest wart dyskusji, chociaż jak panowie słyszeli do tej pory, te głosy były zupełnie przeciwne. A my, mimo waszej wczorajszej postawy, uważamy, że... A, wszystko jest ważne. Ale wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. W każdym razie chcę, żebyście państwo wiedzieli o tym, że patrzymy na to merytorycznie, a nie emocjonalnie. Oczywiście ocena tych propozycji zawartych w waszym projekcie jest różna i różne środowiska się na ten temat wypowiadają, ale naszym zdaniem te oceny nie dyskwalifikują go. Projektodawcy argumentują, że cel ustawy polegający na nadaniu instytucji kapitału zakładowego w spółce z o.o. znaczenia symbolicznego jest zbieżny z tendencjami w prawie handlowym państw europejskich. Kapitał zakładowy jest tylko wartością zadeklarowaną przy zawieraniu umowy spółki, lecz nie determinuje jej faktycznej wypłacalności. Faktem jest, że w polskim prawie ugruntowała się opinia, że instytucja kapitału zakładowego jest instrumentem ochrony wierzycieli, ale chyba nie do końca tak jest, bo najważniejszy z punktu widzenia wiarygodności spółki jest jej statut majątkowy, a więc stan aktywów i pasywów. Jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny, kapitał zakładowy jako zapis rachunkowy nie może być utożsamiany z majątkiem spółki, od którego może być mniejszy albo większy. Zdaniem projektodawców ich propozycja określenia minimum kapitału zakładowego na poziomie 1 zł ułatwi zakładanie spółek z o.o. wspólnikom, dla których zgromadzenie minimalnej kwoty 5 tysięcy stanowi problem. Oczywiście jest też stanowisko przeciwne i mogę uznać, że takie stanowisko też w jakimś sensie jest uzasadnione, bo choćby Krajowa Rada Radców Prawnych, o czym też tutaj dziś była mowa, uważa, że obowiązujący dziś minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. nie stanowi żadnej realnej bariery ekonomicznej dla osób zainteresowanych utworzeniem takiej spółki. Natomiast, i to jest moim zdaniem ważna sprawa, dopuszczenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej na poziomie 1 zł prowadzi do po prostu sprzeczności systemowej. Skoro spółką z o.o. jako spółką kapitałowym stawia się mniejsze wymagania w zakresie wkładów niż spółką osobowym. Oczywiście to są przykładowe zastrzeżenia. Ja nie będę już dzisiaj poszerzała tego katalogu. Państwo wcześniej się na ten temat wypowiadali i można by na ten temat sporo dyskutować. Ale moim zdaniem i zdaniem naszego klubu te przykładowe zastrzeżenia nie świadczą o potrzebie wyeliminowania tego projektu z dalszych prac. Wręcz przeciwnie, uważamy, że komisja
powinna się tym projektem zająć i powinna dokonać na tle tego projektu szerszej analizy, tak by ewentualne zmiany wycinkowe, by ewentualne zmiany nie były wycinkowe i żeby wyeliminować przypadkowe rozwiązania. W związku z tym Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że projekt zaproponowany przez Klub Ruchu Palikota należy przekazać do dalszych prac. Z moją drobną uwagą wracam ciągle, żeby koledzy docenili to, że staramy się obiektywnie patrzeć, a nie emocjonalnie, jak to się stało wczoraj podczas dyskusji nad tematem, o którym wcześniej mówiłam. Dziękuję bardzo.